jako patron naszej imprezy, ale skoro tak zostałem wywołany, to powiem tak. Proszę Państwa, ja się urodziłem w Koszalinie i ja kocham to miasto i ja byłem z tego miasta bardzo dumny. A najbardziej byłem dumny z amfiteatru. Stałem tak przed tym amfiteatrem wiele razy i sobie myślałem, jeny, jaki to jest piękny obiekt. Edward Gierek nam wybudował taki śliczny dach na Dożynki, który to był rok? Jakoś 76, tak. Wybudował nam taki piękny, kurczę, dach. Przepojony tą dumą, a jednocześnie będąc już początkującym kabareciarzem, tak sobie pomyślałem, jak to byłoby cudownie, żeby tutaj, w tym amfiteatrze odbył się festiwal kabaretu. I udało się to zrobić 25 lat temu. Ja też jakby nie ukrywam, że trochę zazdrościłem wtedy kolegom kabareciarzom, że występują sobie na festiwalu w Opolu, w kabaretonach, a ja mówię, kurczę, a jakoś nas nie zapraszają, mówię, a ja wam na złość zrobię, że my tutaj sobie zrobimy w Koszalinie swój festiwal. I minęło niewiele lat, kiedy nasz festiwal uzyskał rekord oglądalności wszystkich programów rozrywkowych w telewizji. Festiwal transmituje telewizja Polsat i no nie jesteśmy w amfiteatrze, co myślę, pan prezydent nam troszeczkę przybliży, no ale cieszymy się, że mamy tak piękną halę i co ważne, ta hala przypomina amfiteatr. Dlatego też jestem szczęśliwy, że 25 raz najcudowniejszą